witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku w nowym 2020 roku. Powiem Wam szczerze, że miałam krótką przerwę. Sami to na pewno zauważyliście, ale potrzebowaliśmy czasu, żeby pobyć sami ze sobą. A teraz już wracam. Jak widzicie, jestem na etapie robienia make-upu, a tak naprawdę to już go skończyłam. Zostały mi tylko usta. Jak widzicie w tle dalej akcenty świąteczne, których dzisiaj chyba się pozbędę. I co? Zapraszam Was do oglądania. A od rana nieprzyjemności. Już mi Wiktoria zawołała, że Lila gryzie jej pomadkę. No niestety, Wiktoria, kupimy nową. Zjadła Ci Lila, tak? No zjadła. Osoby, które oglądają mój vlogmas, pewnie są bardzo ciekawe, co było w pozostałych okienkach w kalendarzu adwentowym. Nagrywałam do 18 i powiem Wam szczerze, że i tak jestem się mega dumna, że do 18 wytrwałam. Więc teraz nie przedłużajmy, zapraszam Was na prezenty z kalendarza. Przed chwilą ubrałam Wiktorię i teraz trzeba ją uczesać, ale moja Nunia ma całkowicie inne plany. Więc nie wiem, jak mi się to uda. Chodź, się uczeszemy. Lale. Lale położysz, tak? No i poszła. Mam cię. Mam cię, prawda? Powiedz cześć naszym widzom. Powiedz cześć. Powiedz cześć, ładnie. Trzy lata masz? Tak. No jakie trzy? Chyba dwa, a nie trzy, co? Te trzy lata, no niech ci będzie, że trzy lata. W tym roku trzy lata, tak? Nie, oto! Klocek twój, tak? Zobaczcie, jakie fajne frotki ostatnio kupiłam na Ali. Nie uciekaj, nie uciekaj, myszko! Chodź, trzymaj frotki, potrzymasz mamie. Na AliExpress za chyba 3 zł, a są naprawdę świetne, było ich 6. No dwie już się gdzieś nam zagubiły w akcji, ale to nic. Może znajdziemy jeszcze. Teraz ulubiona zabawa. Zabawa w panią doktor. Tutaj mnie boli noga. Wyleczysz mnie? Tak. Dobrze, dziękuję. Księżniczko. Wiktoria tutaj maluje swoją kolorowankę, a ja chyba po raz ostatni zaświecę choinkę i zacznę zdejmować bombki. Choinka już jest rozebrana, ale z jej składaniem poczekam na Daniela. Wystarczy, że się umęczyłam, jak ją rozkładałam. Przyszłam na chwilę do pokoju i jak widzicie, moje dekoracje świąteczne zniknęły. I pokazywałam Wam wcześniej... Ojejku.
i pokazywałam Wam wcześniej ramkę, którą dostałam w 24 dniu Vlogmas. Jak widzicie, już tutaj powkładałam zdjęcia, jak Wiktoria była naprawdę taka maleńka. Fajnie to się tutaj prezentuje i myślę, że zdjęcia też są całkiem urocze. Zbieram się za robienie obiadu i przyjedzie Daniel z pracy, to idę na taką mini drzemkę, bo czuję, że naprawdę jej potrzebuję. W łazience chodzi pralka jeszcze, ale niebawem będziemy kłaść się spać, więc ja przyszłam zmyć makijaż i zawsze jak wprowadzam jakąś nowość do swojej pielęgnacji, to Wam pokazuję i tak będzie dzisiaj. Musiałam wyjść z łazienki, bo zaczęło się wirowanie i jeśli chodzi o moją nowość, to jest woda różana. Czytałam mnóstwo pozytywnych opinii. Też postanowiłam wypróbować, czy i u mnie zadziała cuda. Cześć kochani, witam Was w drugim dniu tego vloga. Wczoraj jakoś przestałam nagrywać, ogólnie bardzo mało nagrywałam, ale chyba muszę się po prostu w to wdrążyć. Teraz jestem po porannym make-upie i powiem Wam, że siedziałam, szukałam sobie na stronach internetowych sukienek i znalazłam dwie naprawdę prześliczne, zaraz Wam je pokażę. I to jest pierwsza sukienka, którą wybrałam i chyba na to się zdecyduję. Jest tutaj ona taka odcinana w talii, delikatna, zwiewna, dziewczęca, wygląda naprawdę ekstra, ale już Wam też pokazuję drugą. Druga wygląda w ten sposób i też wygląda naprawdę przepięknie, ale jednak chyba tamta bardziej mnie urzekła. I powiem Wam, że ja tą pierwszą sukienkę, którą Wam pokazywałam, oglądałam już wczoraj i zastanawiałam się, czy jej nie brać. I teraz żałuję, że jej nie kupiłam, bo była w fajnej promocji z 230 na 160, a dzisiaj znowu kosztuje 230, więc Agnieszka ma mega pecha. Jedyny minus tej sukienki to taki, że tu jest tylko jeden rozmiar. I trochę się waham. Mi się gotuje makaron do obiadu. Wiktoria już jest bardzo, bardzo głodna. Już siedzi w kuchni i krzyczy, że chce jeść. I za chwilę posprzątam mieszkanko i będę musiała jechać na zakupy, żeby jeszcze zdążyć zrobić jakąś sałatkę, coś przygotować. Bo dzisiaj mamy mieć gości, mają przyjechać do nas znajomi, żeby sobie posiedzieć, porozmawiać, poplotkować trochę. I co chciałam Wam powiedzieć? Tak, i na te zakupy na pewno zabiorę Was ze sobą. Co, ostatnio mamy jakiegoś pecha. Mieliśmy, tak jak wiecie, mieć gości, ale nic z tego nie wyszło. I postanowiliśmy, że idziemy z Danielem wieczorem na randkę. Ja sobie jeszcze przyprostuję włosy. Ja ogólnie mam proste, ale miałam związane w koczka i trochę mi się porozwalały te włosy, więc sobie teraz wyprostuję. Makijażu nie będę robiła od nowa, bo mi się nie chce, ale pomaluję usta i będę się ubierała. Przyszedł tu mój mały króliczek. Uwaga! Cześć! Ty będziesz miała zęby, tak? No, dobra. Tak, lalka nam towarzyszy nawet przy myciu zębów. Czy wasze córeczki też tak uwielbiają lalki? Zastanawiam się, w co się ubrać i stwierdziłam, że tak szybko pokażę Wam, jaki fajny sweterek dorwałam ostatnio na promocjach. Taki dłuższy z kieszonkami i słuchajcie, kupiłam go w Tesco, w F&F za, uwaga, tylko 40 zł, a jest naprawdę taki fajny, dość ciepły, miły. Myślę, że cena całkiem fajna. A ja dzisiaj nałożę swoją bluzeczkę z tymi takimi przezroczystymi, fajnymi rękawkami i do tego jeansową spódniczkę. Ja już prawie ubrana, jeszcze tylko biżuteria. No dobra, mam jeszcze na sobie spodnie, później zmienię na spódniczkę, bo czekam, aż mi Daniel kupi rajstopy i będę tak naprawdę gotowa. Cześć myszko! Co tam? Błyszczyk? Błyszczyk jest mamy. Twoją pomadkę zjadła Lila, prawda? Ochronną. Prawie gotowa, nałożyłam jeszcze swój zegarek i kolczyki, takie duże kółka. Powiem Wam szczerze, że ja bardzo, ale to bardzo rzadko chodzę w kolczykach. Nie wiem dlaczego, odzwyczaiłam się, bo w pracy nie możemy mieć kolczyków, ale raz na jakiś czas takie większe można nałożyć. Jestem ubrana w pełni. Tak wygląda ta spódniczka. Ona troszeczkę jest na mnie przeszeroka. Widać tu najbardziej na suwaku, ale to nic, nie przejmujemy się tym. Więc oto mój outfit na wieczór.
wróciliśmy. Mieliśmy jeszcze iść do kina na 20:30, ale już zrezygnowaliśmy. I jak odwoziliśmy Niunię do mojej mamy, to zabrałam przesyłkę, którą zamówiłam specjalnie, żeby doszło mi na Vlogmas tyle wcześniej. No i niestety nie doszła. Za to dotarła do mnie teraz, tak jakbym była mi teraz do czegoś potrzebna, prawda? Zamówiłam ją tylko typowo na Vlogmas i powiem Wam szczerze, że chyba nie żałuję, że nie przyszła, bo materiał jest średni i powiedziałabym, że straszny. Ogólnie wygląda nawet całkiem ładnie, no gdyby nie ten materiał, więc będzie na za rok do jakiegoś zdjęcia tylko i wyłącznie, bo raczej chodzić w niej nie będę. A ja się z Wami już żegnam, widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa, buziaki!